Witam serdecznie hardkorowców, no bo w piątek po południu waszego czasu zakładałem, że oglądacie w Polsce, oglądać vloga na temat boksu, kiedy specjalnie się nic nie dzieje, natomiast to trzeba być hardkorowcem. Nic złego, żeby być hardkorowcem. Przechodzimy, przy okazji jest więcej czasu, bo ostatnio nie było, żeby podsumować parę rzeczy, które dzieją się poza ringiem, parę zapowiedzianych walk. Od tego zacznę oficjalnie, wiemy, że w Newark, fajne miejsce, no jak w Newark, no to tylko i wyłącznie w Prudential Center hali, którą zbudował Tomek Adamek, walka Shakura Stevensona, ulubionego pięściarza Janusza Pindery z nowej generacji, jest to nie tylko jego fenomenalny talent, z Brazylijczykiem Conce Ciao, przypominam, mistrzem olimpijskim z Rio de Janeiro, walka o wszystkie te pasy, które posiada Shakur Stevenson. Zapowiadać wcześniej, dwa miesiące do przodu, jakoś nie wiem, czy to ma sens, natomiast przynajmniej na papierze, biorąc pod uwagę rozwój Shakura Stevensona, łatwa walka, szczególnie jak porównamy, że panowie i to nie tak dawno temu mieli wspólnego rywala, mianowicie Oscara Valdeza. Z Oscarem Valdezem przegrał Conce Ciao przegrał dosyć wyraźnie, natomiast nie powiem, że Shakur zrobił z Valdeza przybory, ale wygrał absolutnie na luzie. Jak popatrzymy na te dwie rzeczy, to wiemy, kto będzie wielkim faworytem. Widzieliśmy następna rzecz. Przeskakujemy dzisiaj tempo 22 klocki w zęby. Przeskakujemy do walki w nieco cięższej kategorii, czyli Ortiz kontra Ruiz Junior. Wrzucam w tym momencie parę fotek. No wiecie, jak to wygląda, no, okres wakacyjny, wrzucanie na TikToka, Instagrama, Facebooka i gdziekolwiek jeszcze chcemy tych różnych takich zdjęć, jak super wyglądam, prędzej czy później to wyjdzie, natomiast to specjalnie wagi zbijać nie musieli, wiadomo, waga ciężka, natomiast na okazy zdrowia nie wyglądają. Natomiast, raz po razie, patrząc na to, co się dzieje z karierą Ruiza Juniora, to jest to jedna z tych karier, o których będziemy, nie wiem, czy za 5 lat, czy za 10 lat, czy za 15 lat mówić, jak to jest możliwe, że gościu, który zrobił jeden z największych upset w historii boksu w ostatnich, nie wiem, 15 czy 20 latach, nokautując w Madison Square Garden Antonego Joshuę, mając fenomenalny rewanż finansowo, nie sportowo. Natomiast też tragicznie tam nie wypadł, wiadomo, jak walczył Antony. Później przestaje kompletnie walczyć, albo walczyć w pojedynkach, które tak specjalnie mu nic nie dają. Jedna z tych karier, która wydawało się, że może się potoczyć zupełnie inaczej, walka z Ortizem jest w pay-per-view w Stanach Zjednoczonych. No to też jest dla hardkorowców maksymalne. Kto wykupi te pay-per-view? Jestem naprawdę ciekaw. Ja lubię Ortiza, który zaczyna wyglądać na tyle lat, ile naprawdę ma. Natomiast $70 za walkę, która rankingowo to tak specjalnie nie wiadomo, bo to żaden z tych panów nie jest wymieniany jako nie wiem, przyszłość światowego boksu. No, absolutnie nie jest. No, a była taka szansa dla Ruiza Juniora, no ale jak ważniejsze są te Cadillaki, Haciendy i tak dalej, Rancha i co tam jeszcze nie zaczął kupować wtedy, kiedy dostał tą dychę od Eddie Hearna, no to później tak to wygląda. Pewnie, że tanio to nie będzie wyglądało, natomiast Ruiz Ortiz jako pay-per-view, no to jest igranie z ogniem bez względu na to, jakiej by się nie robiło promocji wokół tego, a wiem, że promocja będzie niesamowita. No zobaczymy, fajnie, lubimy wagę ciężką, natomiast przyszłościowo, co to ma za znaczenie dla jednego i dla drugiego, jak wygra, będzie w obiegu, o, tak to nazwijmy to, będzie w obiegu do jakichś ważnych walk, ale czy będzie, szczególnie jak to wygra Ortiz, to jest możliwe, po 50% dla mnie walka. Bo nikt tak naprawdę nie wie, w jakiej formie jest ani ten niemłodniejący Ortiz, ani ten jedzący, niejedzący Ruiz Junior. Nikt tego nie wie. Jakbym miał stawiać pieniądze, to bym postawił, nie wiedząc tych rzeczy, postawiłbym na Ortiza.
Bo jak go nie dopuści do siebie, to co zrobi? Co zrobi Junior? Nie bardzo wiem, co mógłby zrobić. Na to jeszcze poczekamy. I teraz kronika kryminalna, która jest dosyć długa, powiem szczerze. Zacznę od Crawford kontra Arum, bo jak wiecie, przynajmniej od 10 milionów dycha, chciałem powiedzieć, 10 milionów skarży Aruma Bud Crawford. Być może najlepszy pięściarz bez podziału na kategorie wagowe. Przypominam, nazywa to, co zrobił Bob Arum, mismanagement jego kariery, czyli kariera prowadzona w sposób, który nie potrafił zmaksymalizować możliwości zarobkowych dla niego. I tutaj takie małe zwycięstwo, ponieważ Bob Arum chciał przerzucić tą sprawę z sądu stanowego do sądu federalnego. Kompletnie zupełnie inna gra, jeśli chodzi o Stanach Zjednoczonych. Zaczynając od rzeczy najważniejszej, jak reprezentujesz kogoś w sądzie federalnym i musisz sobie wynająć adwokata, to jest mniej więcej razy 5 co cię kosztuje. Wszystko w sądzie federalnym kosztuje razy 5. To jest na początek od razu takie zagranie Boba Aruma, który jakby nie było w prokuraturze generalnej był, więc parę rzeczy na ten temat wie. Natomiast sędzia stwierdził, że nie widzi takiego powodu. Na razie zajmiemy się tym w sądzie stanowym. Nie będziemy zajmować sądu federalnego. Taka mała wygrana, natomiast są takie zagrywki. Przypominam tym, którzy w ogóle zapomnieli, że taka sprawa jest. No ale trzeba takie rzeczy notować, bo jak w grę wchodzi Bob Arum, jeden z największych promotorów świata, kontra jeden z najlepszych pięściarzy na świecie, bez podziału na kategorie wagowe, to trzeba o tym mówić. Jak chcemy mówić o tym, co się dzieje w kryminalnych, to tu jest taki wierzchołek góry lodowej, który jak pierdzielnie tego Titanica pod nazwą Box w Stanach Zjednoczonych, albo przynajmniej Titanica pod nazwą WBA, to ja aż trudno mi sobie wyobrazić, jakie będą tego skutki. W skrócie, bo nie będę opowiadał całej tej sprawy. Okazuje się, że muszę to jednak omówić w paru minutach. Nie ma niczego niezgodnego z prawem w apelowaniu do organizacji rankingowych, że mój pięściarz zasługuje na lepsze walki, wyższe miejsce w rankingu, jedno z drugim się łączy. Nie ma w tym niczego złego, to nie jest karalne. Są ludzie, którzy się tym zajmują, są instytucje prywatne, które się tym zajmują, bo takie rzeczy się nie tylko załatwia na kongresach różnych organizacji, ale również pomiędzy kongresami, bo one są raz w roku. I w tym nie ma niczego złego, a w każdym razie nie ma w tym niczego karalnego. Ale jeżeli organizacja, która ma niby służyć tym celu lobbystycznym podtrzymania twojego zawodnika, składa się z rodziny ludzi, którzy rządzą WBA, no to widzicie problem, nie? Bo tutaj są brane pieniądze były brane pieniądze według tego pozwu, który w tej chwili trwa. Teddy Atlas o tym również mówił. Organizacja na Florydzie, no my ci pomożemy dostać wysokie miejsce w rankingu, niby niezależni, ale jak się okazuje, to nie niezależni, tylko albo byli pracownicy WBA, albo członkowie rodziny WBA, akurat w okoliczności największe wejścia mają w WBA. Rozumiecie, co to oznacza? Oznacza to po prostu, że to jest lewe ustawianie, może nie ustawianie walk, źle powiedziane, ale ustawianie rankingu w 100% tak. W ogóle Teddy Atlas mówi, że kiedy zapytano go się na ten temat, mówi, a dlaczego to ktokolwiek dziwi? To jest normalna rzecz w sporcie, tylko akurat WBA przyłapano na tym, że niby firma niezwiązana z nimi, to tak naprawdę to jest przedłużenie WBA. I tu ma rację. No, boks nie ma reguł. Boks niby jest ta organizacja, która nadzoruje nad tymi wszystkimi. Nadzoruje, zresztą powiedziane, która jakąś tam mini kontrolę sprawia nad organizacjami rankingowymi w poszczególnych stanach, nazywa się ABC, ale tak naprawdę oni nie mają żadnej siły wykonawczej. Nie mogą nikogo do więzienia wsadzić. Nie mogą zrobić żadnej rzeczy, którą normalna organizacja nadrzędna mogłaby, albo nie wiem, zwolnić wszystkich ludzi. Niczego tego ABC nie może zrobić z siedzibą w Filadelfii. Ta, nawiasem mówiąc, też paru oszołomów pracuje, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Natomiast
tu jest krótka piłka. Jeżeli okaże się, że nie wszystkie, tylko jakakolwiek część tych zarzutów się potwierdzi, no to WBA znika z rynku amerykańskiego. To oznacza, że wszystkie pasy WBA przestają istnieć. Taka jest rzeczywistość. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie sądzę, że przy tym klimacie, który w tej chwili jest, wszystko się da zamieść gdzieś pod dywan. I jest to rzeczywiście sprawa, która będzie mnie przynajmniej interesowała bardzo, bo wyobraźcie sobie, że znika jeden pas albo kompletnie znika organizacja. A groźba jest taka, że jeśli rzeczywiście cokolwiek się potwierdzi, że tak jest, a trudno, żeby się nie potwierdziło, bo tutaj pewnych rzeczy no, nie przeskoczymy. No, jak ktoś mi powie, że zbieg okoliczności jest jedno i drugie, czyli tu niby gościu pracuje, a tak naprawdę jest pokrewniony z tymi WBA, a to nie ma nic wspólnego, no to będziemy się śmiali wszyscy, my i sędziowie, i prokuratorzy, i wszyscy inni. Wiadoma sprawa. No to co dalej? Jest paru mistrzów świata, którzy mają tylko pasy WBA, to tych pasów już nie ma. Poczekamy, jak to się rozwinie, znając boks, który spadał w trudnych sytuacjach na nogi tak czy inaczej. Uważam, że to jakoś czymś się to skończy, ale niczym drastycznym. Natomiast również jestem wystarczająco stary. Pamiętam, jak do siedziby IBF-u wpadło FBI. I wszystkich tam pozamykali. To też pamiętam. Zobaczymy. To jest ważna sprawa dla każdego z Was. No i przechodzimy do tego, co się będzie działo, a mianowicie walka Gonzalez, Jet Gonzalez kontra Isaac Dogbow. Jeden i drugi ma taki sam punkt wspólny, a mianowicie walczyli z gościem, który nazywał się Navarrete i z nim przegrywali. No tak jakoś wyszło. Dogbow przegrał dwa razy z Navarretem, raz na punkty, raz przez KO. Jet Gonzalez przegrał w 2021 roku na punkty i to wyraźnie. No i teraz panowie spotykają się w eliminatorze. To jest walka, oczywiście waga piórkowa, eliminator, patrząc na to, co bukmacherzy uważają, to podejrzewam, że wychodzą z założenia, że Dogbow, wszystko to, co przeżył w walce z Navarretem, który killerem jest strasznym, sprawi, że tym samym pięściarzem nie jest, bo gdyby ta walka była przed tymi dwoma pojedynkami z Navarrete, no to Dogbow byłby faworytem. Natomiast nie jest faworytem. To nie jest jakaś mismatchowa walka, absolutnie nie. To jest może 2-1. 2-1 dla Jeta Gonzalesa, który wydaje się być gościem, który przeciwko tej szybkości Dogbow. To też jest pytanie, co z niej jeszcze zostało przeciwko pięściarzowi takiemu jak Jet Gonzalez. Panowie niby są młodzi, mają 28 i 27 lat, Gonzalez 28, Dogbow 27, natomiast ja to zawsze powtarzam, że to też jeśli chodzi o Szczurka, zawsze mówiłem, że w tych niższych kategoriach wagowych, no z wyjątkiem paru pięściarzy, którzy potwierdzają regułę, jak już się zbliżasz do 30, to już jesteś wyeksploatowanym pięściarzem. Moje pytanie jest, jak bardzo był wyeksploatowany w tych dwóch walkach z Navarrete Dogbow. Jeśli cokolwiek mu braknie z szybkości, no to bardzo łatwo tą walkę wygra na punkty Gonzalez. Nawiasem mówiąc, to jest taka sytuacja, że nikt nie wierzy, że ta walka może zakończyć się knockoutem w jedną lub w drugą stronę. To znaczy nikt, w sensie bukmacherzy. Bukmacherzy są przekonani, że to pójdzie cały dystans, że jeden i drugi naruszony, jeden i drugi nie ma jakiejś tam absolutnie petardy, żeby drugiego czymkolwiek przestraszyć. Natomiast ja bym się wcale nie zdziwił i to będzie mój typ, jakby mimo wszystko, bo tu można nieźle na tym zarobić, no ale tak mi się coś wydaje, że ten Dogbow jest jednak wystarczająco naruszony, żeby ten pojedynek Jet Gonzalez wygrał przed czasem. Tak mi się coś jakoś wydaje, nawet sobie zobaczyłem ostatnią walkę Gonzalesa, ale tak jak mówię, no to jest, łatwo porównać dwóch pięściarzy, bo tak jak mówię, trzy walki z Navarretem są do porównania. Widziałem dwie, nie widziałem, widziałem ostatnio, co była znokautowana Dogbow, znaczy rozmawiałem z Wami. Teraz, bo widziałem wszystkie tak czy inaczej jak leciały. Natomiast obejrzałem sobie Navarreta z Jetem i zobaczyłem sobie tą walkę Dogbow, którą przegrał przez KO. I tutaj już widziałem w porównaniu do tej pierwszej walki, którą dosyć dobrze pamiętam, że
że te ciosy jednak na warety za czysto wchodziły. Jet Gonzalez precyzyjnie bije. Więc tutaj pod koniec Dogbo niesamowity charakter, będzie próbował robić wszystko do końca. Natomiast często tak jest, jak masz ten niesamowity charakter i próbujesz wszystko do końca robić to na maksa, to no po prostu no zdasz sobie sprawę, jeśli będzie powiedzmy, nie wiem, po 7 rundach 5-2 dla Gonzalesa punktowo, no to on pójdzie na całość i może dostać petardkę, dlatego albo kombinację, raczej kombinację, po której już nie wiem, czy jego narożnik rzuci ręcznik, czy po prostu sędzia powie, to już panowie wystarczy. Taki jest mój typ. Fajna walka, praktycznie jedyna w tym tygodniu, którą wam polecam. I na zakończenie nie będę nikogo straszył, bo to nie o to chodzi, natomiast coś mam nadzieję, że to się wszystko wyprostuje. Coś takie dziwne informacje mam na temat braku tej walki 13 sierpnia Łukasza Różańskiego. To jeszcze nie jest nic potwierdzone. Cały czas na telefonach pracuję, natomiast no parę rzeczy zaczyna się nie składać. Bilety miały być sprzedawane 10 dni temu. Nie są. Mecz piłkarski w dalszym ciągu jest na 13 sierpnia na tym samym stadionie zaplanowany, nie jest odwołany. Tak mówią mi źródła kolumbijskie. A właściwie jeden z dziennikarzy, którego znam, który pracuje w kolumbijskiej stronie poświęconej boksowi w tych czasach. Wysyłasz e-mail czy SMS-a i pyta się, co jest grane i gościu ci mówi. Wiecie, jak to wygląda. Oby tak nie było. Również jakieś przecieki, że być może przesunięcie pojedynku na wrzesień, natomiast nie mówię, że tak będzie. Natomiast cała otoczka wokół tego jest dosyć niepokojąca, no bo jeśli od 27 kwietnia, kiedy ogłoszono walkę Różański kontra Oscar Rivas, w kolumbijskiej prasie nie ma ani jednego zdania na ten temat. A mamy dzisiaj 21 czy 22, nawet nie wiem, dni lecą jeden za drugim. No to coś mi nie gra, no bo jakby nie było, to walka jest za 17 dni. No czyli nie za długo, czy tam 20 dni. Wypadałoby już coś wiedzieć. Wiem, że Yvonne Michel podał kartę wszystkich zawodników, którzy mają tam walczyć. Fajna sprawa, w kontakcie z Yvonne Michelem, głównym promotorem tej walki. Przypominam, Czech z Montrealu jest głównym promotorem walki w Cali, w WBC Bridger. Oby to się wszystko jakoś ustawiło na prosto, no bo dla Łukasza to nie byłoby dobrze, dla żadnego z nas nie byłoby dobrze. Miejmy nadzieję, że wszystko się pomiędzy Montrealem i Cali w Kolumbii jakoś ułoży. Na chwilę obecną nigdy nie jest dobrze w boksie, jak tych sygnałów mówiących o tym, że coś tam nie jest jeszcze dokręcone, dograne i tak dalej, nie jest dobrze w boksie. Szczególnie jeśli mówimy o organizacji walki w walce w Cali, no bo Kolumbia, jeśli chodzi o organizację walk o Mistrzostwo Świata, no to za dużego doświadczenia nie ma. Fajnie brzmi stadion i tak dalej, natomiast tych rzeczy, które muszą grać, jest bardzo wiele. Miejmy nadzieję, że to są tylko takie ostatnie nerwowe ruchy, zanim panowie uścisną sobie ręce i wszystko będzie grało, przede wszystkim pod względem finansowym tego życzymy, no bo wiem, że Łukasz jest w sztosie treningowym, wszyscy przygotowani, natomiast no, bardzo cicho jest, jeśli chodzi o walkę o tytuł Mistrza Świata. Wiem, że to jest Bridgerweight, ale mam nadzieję, że wszystko da się jakoś do końca ułożyć. Pozdrawiam was serdecznie, spotykamy się w niedzielę albo w poniedziałek. Jeszcze w tej chwili nie wiem, jak to wygląda czasowo, jak będę mógł z wami się spotkać. W każdym razie na razie pozdrawiam serdecznie i oglądamy, słuchamy, boksem się, jak zawsze, interesujemy 24 na dobę. No, ci, którzy są tymi hardkorowcami, to są ci, o których wspominałem na początku. Pozdrowienia, najlepszego.